Hej, hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Elir i witam was w Subnautice, jak widzicie. Przed chwilą właśnie zginąłem użarty w dupsko przez rekina, także piękny start. Jak widzicie, wróciliśmy z biomu lawowego i całkiem nawet w niezłym stanie, pomijając fakt, że przywiozłem ze sobą dwa szkodniki. Dwa lub więcej szkodników, które niestety okazuje się, że wcinają energię. I to w dużych ilościach, bo rozładowały mi kurde całego... O, jest jeden z tych szkodników. Dobra. Brać go. Trzeba się ich pozbyć. Bo najnormalniej w świecie to jest zbyt duży szkodnik, żeby on sobie tutaj... O, tam jest następny. Żeby one się mogły tutaj rozmnażać. No, one wysysają energię. A nie można ich tak zostawić, bo tak jak mówię, rozładowałem mi całego cyklopa. I dopóki on se tu będzie żył, wydaje mi się też, że im więcej energii mają, tym są większe. A nie daj Boże, zaczną mi się tu namnażać i zrobi się mały kurde klopsik. Kurde, ucieka. Ucieka, paskuda jedna. I czym się zajmiemy dzisiaj, swoją drogą? Swoją drogą, moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się... poza tępieniem szkodników, jeżeli na takowe jeszcze natrafimy. Dobra, tam wypływa jeden do góry brzuchem. Tu wypływa drugi brzuchem do góry, bardzo dobrze. To chyba wszystkie. Poza tępieniem szkodników, tak jak mówię, zajmiemy się... budową... i zbieractwem. Budową, nie martwię się, nie w bazie, a budową w cyklopie, bo musimy... Znaczy musimy, no. Postanowiłem założyć bazę w biomie lawowym. Co za tym idzie, wymagać to będzie ode mnie zebrania surowców niezbędnych do założenia podstawowej placówki, bo tam, jak wiecie, nie ma możliwości znalezienia na przykład tytanu. Także będziemy musieli przetransportować tam tytan. Baza, nie martwcie się, nie będzie ogromna, dlatego że szczerze powiedziawszy nawet mi się nie chce ściągać tam tak wielkiej ilości surowców niezbędnych do założenia w ogóle tam ogromnej bazy. Ogromnej, no dużej. Powstanie tam po prostu mała placówka, taka, wiecie, z takimi samymi podstawami, troszeczkę jedzenia, troszeczkę tam do filtrowania wody, no i oczywiście na generatorach termalnych, bo jakby to będzie tam podstawą naszego zasilania, wiadomo, biom lawowy, więc generatory termalne będą jak najbardziej na miejscu, tak mi się przynajmniej wydaje. Olga, oraz plumknięcie możemy ci wybaczyć. Wszyscy się przyzwyczailiśmy do plumkania twojego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, tam jest do góry brzuszkiem. No i dobrze. Jak tu wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda całkiem nieźle. Dobra, wybaczcie mi to cięcie. Wracamy. Tak jak mówiłem, będziemy budować i zbierać. A nie, to muszę iść na górę. Dobra, zaczynam się pomału gubić w tej bazie. Spoko. Wybaczcie mi też ewentualne takie, wiecie, jakieś pomyłki, gadanie i tak dalej. Wczoraj w nocy wróciłem z Rygi, więc jeszcze tak za bardzo nie zdążyłem odpocząć. A dzisiaj rano musiałem wstać, więc tak jestem trochę lekko zmulony. W każdym razie, jak widzicie, mamy tutaj, kurde, trzy rybki. Oczniki z biomu lawowego. Zabrałem sobie, mówię, a co, fajnie będzie mieć w bazie taką, wiecie, pamiątkę, że byłem, widziałem. Zdjęcia nie zrobiłem, co prawda, a w sumie szkoda. Mogłem też zrobić zdjęcie tam z tego biomu, takie selfika sobie strzelić, nie? Też byłoby dobre. Dobrze, co my będziemy potrzebowali? Na pewno szkła, więc będziemy potrzebowali kwarcu.
Grappling arm, to nam nie będzie potrzebne. Siarki mamy dużo, lit. Szkło tytan, dobra, to, bo to będziemy od razu przenosić. Magnetyt też zabierzemy ze sobą, tak jak mówię, będziemy od razu przenosić te rzeczy takie, wiecie, podstawowe, niezbędne do budowy, będziemy przenosić do zęby Stalkera prosto do naszego cyklopa, jak już tam powstaną szafki. Wpadłem na w ogóle szalony pomysł zbudowania linii łączącej obie bazy. Kurde, znowu mnie urżnął. Miałoby to wyglądać tak, że od jednej do drugiej bazy biegłaby droga. Ale stwierdziłem, że na trybie normalnym, takim na zwykłym survivalu, pojedynkę, jest to zajęcie syzyfowe i musiałbym naprawdę nie mieć co robić i mieć, albo mieć ogromnie mnóstwo czasu, żeby takie przedsięwzięcie podjąć. Dlatego coś takiego nie powstanie. Za daleko po prostu byłoby to robić, ale cały pic polega na tym, że zgodnie z tym, co widzieliśmy, to prawdopodobnie znajdujemy się nad biomem lawowym, więc być może zrobimy sobie, przekopiemy się po prostu z góry na dół. Kurde, rekin. Muszę tego rekina stamtąd ubić, bo on mi właśnie dupsko odgryzł, nie? Za pierwszym razem. To właśnie przez tego gnoja straciłem tyłek. Zaraz na początku materiału. Więc tak nie może być. Okej, szafeczki gotowe, więc tytan sobie już tu wrzucimy. Tytan. Szkło, nie kwarc, a szkło, bo będziemy potrzebowali tam szkła, a kwarcu nie ma sensu osobno targać. Zastanawiam się, czy ten statek nie próbuje przypadkiem wypłynąć na powierzchnię. Czy to po prostu właśnie ten rekin tak popycha, kurde, tego tytana, że tutaj próbuje na prawo i lewo się przebić. Dobra, w każdym razie, co my tu mamy? Na pewno będziemy potrzebowali szkła, więc kwarc sobie już przerobimy. Okej. Baterie to będziemy mogli zabrać w międzyczasie. To nie ma akurat większego znaczenia, czy zabierzemy baterię teraz, czy później. Znaczy, jakby nie ma większego znaczenia. Ma większe znaczenie w tym znaczeniu. Większe znaczenie w tym znaczeniu. Kurde, piękna składnia. Że po prostu będziemy mieli więcej miejsca na zebranie surowców, na czym nam niewątpliwie zależy. Obecnie mój egzoszkielet jest uzbrojony w wyrzutnię torped, ale szczerze wam powiem, trzeba ją rozmontować, bo potrzebujemy łapki do zbierania surowców. Pojemnik. Czy pojemnik jest pusty? Nie, nope, pojemnik ma, kurde, ołów przy sobie. Niedobrze. Ołowiu nie chcemy, reaktorów nuklearnych nie będziemy tam robić. Nie ma takiej potrzeby tak naprawdę, żeby robić tam reaktor nuklearny. Dobra, to wrzućmy ten ołów może tutaj. Kwarc i ołów tu jest. Nie ma potrzeby, żebyśmy tam, kurde, robili reaktory jądrowe. Nam zasilanie będzie i wyłącznie odbywało się na zasadzie właśnie energii cieplnej. Jest to najsensowniejsze rozwiązanie, moim zdaniem, biorąc pod uwagę właśnie fakt, że będzie tam dużo ciepła. I tak, mamy mniej miejsca, dlatego że mamy ulepszony silnik. Ten odrzut naszego, kurde, egzoszkieletu. Dopierdzieliłem mu lepszy
ten silnik manewrowy. Teraz możemy się, kurde, wystrzelić trochę nad wodę mocniej. Koniec końców i tak spadamy w dół. Holy shit. Co ja zrobiłem? O nie, mój egzoszkielet utknął. Dobra, jest. Wylazłem. Dobra. Dobra, do zapamiętania. Egzoszkieletem lądujemy delikatnie. Ej, prawie się przebiłem do biomolawowego egzoszkieletu. No już spoko. Nie ma to jak mocne pierdyknięcie. Ale to tak jak tego mówię, trzeba będzie, kurde, wziąć pod uwagę, że to nie, żeby się na następnym razem faktycznie, o, jeszcze trochę, no zbierz to na łuk. Dobra. Żeby się faktycznie któregoś dnia nie zrąbać na dół, bo mogłoby być nieciekawie. Dobra, ale my będziemy potrzebowali tak złomu. Więc warto by się było przejść na przykład. Na przykład w pobliże. Na przykład w pobliże Aurory. Tu jest ten. Co też uczynimy, bo tu złomu powinno być dużo. No będzie miedź. Miedzi nie chcę. Będę potrzebował złomu i kwarcu. Tych dwóch rzeczy. Jedną z tych rzeczy już tu widzę. Złom i kwarc jak najbardziej będą tutaj na miejscu. Złom, kwarc, ewentualnie złoża tytanu. Żeby po prostu mieć zapas surowców do budowy. O kurde, tutaj tego trochę jest. No, złomu trochę tu faktycznie powypadało. O, tu widzę złoża kwarcu. Store has no room for this item. No, tak. Kurde, trochę szybko. Okej. Okay. Jeszcze może zrobimy tak, że tego złomu trochę ja wezmę. Tak, wiecie, w ramach radości. Więcej złomu mi nie wejdzie, musiałbym coś wyrzucić, a nie chcę wyrzucać. Jednak to są surowce, nadal, wciąż. Przerobione, bo przerobione, właściwie przetworzone. Ale nadal są to surowce. I zbierzmy teraz też trochę kwarcu. Dobra. Świetna sprawa z tym wiertłem, że tak, że oni to w ten sposób zrobili. Tylko uważam, że mogłoby to działać na takiej zasadzie, że zbierając te zasoby już jakby, znaczy rąbiąc te skałki, te zasoby nam się już od razu zbierają, tak? Byłoby to trochę, moim zdaniem, lepsze rozwiązanie. Ale tak sobie wymyślili, może kiedyś to zmienią. Kto wie, no skakuj. Nie chcesz wyjść, to nie wychodź. Zbierzemy te, co zebraliśmy. To już tutaj żeśmy wycięli. Idziemy zatem do następnych złóż. Złoża to są bardzo, bardzo spoko. Powiem, że nie. Dwie takie złoża, dwa takie złoża obok siebie, to jest naprawdę całkiem spoko pomysł. Bardzo dobre rozłożenie, powiem, że nie. Rybki tu nade mną pływają. I teraz właśnie pytanie brzmi, czy ja założę bazę bezpośrednio w biomie lawowym, czy też założę na przykład przed samym wejściem do Lost River. Tego jeszcze nie wiem, ale chyba szczerze wam powiem, założymy bazę bezpośrednio w biomie lawowym. Muszę sprawdzić, czy jest możliwość tego robienia jeszcze tego terraformera. Jeżeli byłaby taka możliwość, to szczerze wam powiem, że chyba spróbowalibyśmy przebić się bezpośrednio w dół do biomu lawowego i dopiero
góry spróbować wybudować naszą bazę tam. Trzeba by pomyśleć, czy nie byłoby to lepsze rozwiązanie. Dobra, nie wiem, ile mam jeszcze miejsca w pojemniku. Niemniej jednak, ile by go nie było, to tutaj wybierzemy sobie tych złóż, ile da radę. I najwyżej się wrócimy do bazy. Teraz zbieranie tych surowców, szczerze wam powiem, to całkiem fajny motyw w tym egzoszkielecie. Na spokojnie możemy sobie pracować, tak? Nie zagrożeni przez jakieś kurde ryby, czy nie wiadomo co. Tych surowców też jest całkiem spoko, bo tam z takiego jednego wiercenia może wypaść od jednego do dwóch surowców danego typu, więc może być tak, że zbieracie sobie kurde uran i za chwilę z uranem wracacie tak obładowani, że możecie zacząć produkować własne bomby nuklearne, bo po prostu jesteście obładowani z tym surowcem. Widzicie, wierciłem jedno, wyszły dwa. Akurat idealnie, bo będę miał zapełnione kieszenie kwarcem i zapełniony zbiornik egzoszkieletu. Wydaje mi się, że właśnie tu pod nami bezpośrednio jest biom lawowy. Więc jeżeli jest możliwość zrobienia terraformera, szczerze wam powiem, że chyba spróbujemy się przebić z góry na dół, po prostu. Być może nie będzie to wcale takie głupie rozwiązanie i zrobimy wtedy sobie taką, wiecie, normalną drogę, jeżeli da radę. Jeżeli nie da rady, no to niestety będziemy musieli myśleć nad jakimś innym rozwiązaniem. Chociaż myślę, że i na to znajdzie się sposób. Dobra, ja tu muszę delikatnie usiąść, żeby się egzoszkieletem nie przebić na dół, bo wtedy powrót mógłby być nieco utrudniony. Ewentualnie musielibyśmy, kurde, zakładać jakąś, nie wiem... Właściwie nawet nie mielibyśmy czym założyć ewentualnego posterunku ratunkowego. Hej, teraz tak, będziemy musieli troszeczkę pobiegać. Dobra, tu egzoszkielet zassał, kurde, prądu jak głupi. Dobra, przy sobie mamy dużo tytanu. Więc sobie go przeróbmy od razu. Przerobimy sobie ten tytan, powinno być w porządku, całkiem ładnie. A, jeszcze trzeba będzie przygotować sobie rzeczy na ładowarki do baterii, żeby od razu móc je zbudować. To też jest istotna rzecz, żeby te ładowarki można było zbudować od razu na miejscu. Żeby nie trzeba się było, wiecie, 10 razy wracać. Ładowarkę jedną, maksymalnie dwie, nie ma sensu tutaj kombinować z nie wiadomo jaką wielką ilością. Ciebie, gnojku, muszę tutaj zaciukać. Nie wkurzasz. Dobra. Tak, nasz tutaj cyklop imieniem Tytan, no, ma pewien problem ze sobą. Problem zwany brakiem zasilania. Tak, przeładujmy tutaj ten Tytan. Będzie porządku. Tutaj mamy... No, puścimy szkło. Chociaż nie wiem, czy też szkła emaliowanego nie zrobię, żeby zrobić tam po prostu obserwatorium. Chociaż z drugiej strony takie pomieszczenie... Nie, zrobimy normalne pomieszczenie. Normalne tutaj pomieszczenie wielofunkcyjne. I z pomieszczenia wielofunkcyjnego zrobimy po prostu okna. Myślę, że tak będzie najlepsze, że to będzie najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. I tak, tu sobie zrobimy szkła sporo, żebyśmy nie musieli się tam później, tak jak mówię, bawić w jakieś kurde chodzenie, dorabianie. Tam
tej bazie na dole powstaną maksymalnie 3 pomieszczenia, nie więcej, bo myślę, że nie ma takiej potrzeby, żeby więcej tamtych pomieszczeń robić. A, miałem sprawdzić, czy można zrobić ten terraformer jeszcze. Jak nie, to łapkami będziemy kopać, kurde, w dół, tak wiecie. Egzoszkieletem będziemy w dół kopać. Dobra, sprawdźmy w takim razie osobiste narzędzia. Czy jest jeszcze możliwość zrobienia terraformera? Jest! Zaawansowany zestaw elektryczny. Złoto i chip komputerowy. Próbka korala, kwarc i ruda srebra. Ruda srebra. Powinienem mieć rudę srebra, bo wiem, że znosiłem rudę srebra. A pytanie brzmi, jest. Próbka korala stołowego to jest najmniejszy problem i kwarc w obecnej sytuacji również nie stanowi problemu, ale sprawdzę, bo ja gdzieś miałem jakieś takie pierdółki. Nie mam, zwykły zestaw elektryczny. No i o, tu momentu jest jeszcze złoto. Złoto mówię, szkło, więc je też zabierzemy ze sobą. Przełożymy od razu na ten. Złoto bardzo fajnie, złoto jest na miejscu. Swoją drogą trzeba będzie też się troszeczkę za nim być może porozglądać, chociaż w biomie lawowym tego złota było od zarąbania. Więc będąc tam, myślę, że na spokojnie bylibyśmy w stanie uzupełnić jego zapas, no, na tyle dużo, żeby go było w bazie wystarczająco. Myślę, że nie będzie to stanowiło dużego problemu. Kurde, jak tam chińskie ziemniory. Szkoda, że nie można ich gotować. Że tych ziemniorów nie można gotować. Przydałoby się. Serio, naprawdę. Całkiem spoko pomysł byłby, gdyby dało radę gotować te ziemniory. Tutaj brak baterii, to akurat bez problemu. Dobra, tu złapiemy łyka. Ołów odłożymy. Jeszcze mam, kurde, 3 torpedy wolne. Tutaj musimy, kurde, tą wodę puścić, niech się przerabia. No tam będziemy, kurde, się wybierać, potem kopać i w ogóle, to wiecie, żebyśmy mieli skąd czerpać zapasy. Tymczasem udamy się po próbkę korala stołowego. Ostatnio łażąc, kurde, egzoszkieletem, zgniotłem bardzo dużą ilość tej próbki korala stołowego i troszeczkę powiem wam, że smutłem z tego powodu. Takie pechowe, kurde, lądowanie. Fioletowy koral stołowy. Misiu, to jest próbka korala stołowego. Ein, zwei, dobra. Dwie potrzebuję chyba, nie? Kurde. Lepiej sprawdźmy. Chip komputerowy, dwie. Dobra, jest, checked, dobra. Możemy wracać, świetnie, ekstra, podoba mi się to. Zara będziemy mieli terraformel. Formel. Pięknie, tak. Słownictwo formel. W ogóle się nie mylę. A, to jest reflektor. Dobra, się zastanawiam, kurde, co to jest tam na górze w ogóle? What the hell? Ale to się okazuje tylko zwykły, niegroźny reflektor. Ekwipunek zabezpieczony. Bardzo się cieszę. Kurde, którędy do... tam. Którędy do domu, chciałem powiedzieć. Którędy do naszej, kurde, fabryki, naszego fabrykatora. Chip komputerowy. Fajnie. Zaawansowany zestaw elektryczny. Fajnie. I bateria. Może być bateria z latarki. Wszystko jedno. Nie chce mi się zasuwać po baterię znowu ten terraformer. Okej, okay. Nie chce mi się zasuwać po prostu po baterię tam do tamtego pomieszczenia. Materiał 0, shift plus przyciąganie, wykopię dziurę. No i bardzo dobrze, że wykopię dziurę, ja właśnie tak muszę iść po baterię, bo nie będzie mi się chciało 50 razy zasuwać, kurde, potem po nowe baterie, więc pójdziemy i spróbujemy się przebić. Szczerze wam powiem, że spróbujemy się przebić, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Nie wiem, jak głęboko będziemy musieli, jaką głęboką dziurę będziemy musieli wybić, żeby się przebić, ale spróbujemy. Spróbujemy w najniższym miejscu. Szkoda, że w sumie szkoda, że nie zostawiłem tam boi naprowadzającej, bo wtedy mógłbym wtedy po prostu się przebijać od boi naprowadzającej. Ale tam jest Lost River pod nami. Ej, pod nami jest Lost River. W stronę Aurory, z tego co pamiętam, był właśnie biom lawowy, więc odłożymy te tutaj śmieciuszki wszystkie, które mamy przy sobie. To znaczy, że trochę szkła odłożymy. Trochę dużo go, kurde, odłożymy. Nie no, jak zacząłem, kurde, masowo robić te zasoby, to całkiem tego sporo wyszło. Wpakujmy się do naszego pięknego, kurde, egzoszkieletu. Egzoszkielet został przerobiony, widzę. Jakie dysze ma. Te nóżki zostały przerobione troszeczkę. I te łapki też widzę troszkę. Troszeczkę zmian tu widzę nastąpiło w ostatnich mini-patchach, ale dobrze. Bardzo dobrze, uważam nawet, że bardzo dobrze, bo im więcej pracują nad tym, tym fajniej to wygląda. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Gdzie my byśmy zaczynali, kurde, przebitkę? Spróbujemy się przebić może tutaj gdzieś. Co wy na to? Myślę, że to nie byłby głupi pomysł. O, a co to za jakieś, kurde, części wraku? Ej, wcześniej tu tego nie było. What the hell, co to ma być? A może i było, tylko ja już nie pamiętam. Może było, a może nie było, nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. Dobra, tu chyba zaczniemy rąbać dziurę. Światło jest, więc... Więc spróbujmy. Nasz egzoszkielet światełkiem nam tutaj oświetla. Szczerze powiedziawszy, to egzoszkielet jedną swoją drogą niech tu będzie, a my się jeszcze bujniemy po Simufa. Zrobimy sobie, kurde, tutaj, oświetlimy sobie troszeczkę, bo szczerze wam powiem, nawet nie widzę, jak kopę, nie? Jest trochę tragedia, bo nawet nie widzę, jak wykopuję dziurę. Więc popłyniemy. Weźmiemy jeszcze Simufa. Niech nam oświetla. Wziąłbym Cyklopa, ale Cyklop nie ma baterii. Cyklop na baterię. Nie no, właściwie ma baterię, ale on nie oświetli mi dziury. Niestety nie można jeszcze tych kamer na Cyklopie nie widać, co jest moim zdaniem troszkę smutne, bo te kamery mimo wszystko powinno być gdzieś tam widać, że one faktycznie są i istnieją i te, albo chociaż same, wiecie, lampy, że po prostu są. Ale niestety tego nie widać, więc no cóż. Cóż zrobić? Nie widać, to nie widać. Niemniej jednak... Zapakujmy się do naszego Simufa. On powinien być nabity. Jest pięknie, kurde. Witam na pokładzie. No witam. No właśnie, te lampy nam tutaj za chwilę dadzą oświetlenie pionowo w dół. Pokryją nam tutaj, kurde, zapotrzebowanie na oświetlenie naszej kopanej w tym momencie dziury. Okej. Fajnie. Będziemy mieli tutaj pięknie teraz oświetlone. Więc, kurde, rąbiemy dziurę w dół. Ciekawe, czy przez to się mogę przebić. Chyba mogę, nie?
Czy nie mogę? A, co ja robię, kurde? To powinienem z shiftem się przebijać, a nie bez shifta. Bez shifta się, kurde, próbuję przebijać, to kurde, robię nowe dziurki. Nie wiem, jak głęboka ta dziura będzie musiała być, żeby się ewentualnie przebić, jeżeli w ogóle taka możliwość istnieje. O, tu coś. Zmiana struktury materiału. Dziura nam się powiększa, więc jest całkiem spoko. I normalnie, kurde, się przekopujemy. Ups. No właśnie, myszko, nie psuj mi się tutaj w tym momencie, bo mi ta dziura wychodzi bardzo nieregularna. Całkiem, kurde, w porządku, bo widzę na to, widzę tutaj jakiś, kurde, postęp. Dziura jest spora już. Pytanie brzmi, czy my się tylko dobrze przebijamy, nie? Ale jeżeli się przebijamy dobrze, powinien powstać całkiem fajny efekt za chwilę. I w tym momencie powiem wam, że te obie bazy byśmy połączyli. W tym momencie będzie to miało trochę więcej sensu niż takie, wiecie, przebijanie się bez głowy po prostu w dół. Wiecie, idąc, kurde, naokoło. Bo wtedy, nawet przy takiej ogromnej bazie, trzeba by było zrobić taki myk, kurde, gdzieś w międzyczasie trzeba by było stawiać jakieś punkty, kurde, zaopatrzeniowe, bo zanim byśmy przeszli tą bazę całą, trzeba by było, kurde... Trzeba by było, kurde, się napić i najeść, zanim byśmy doszli z punktu A do punktu B. W tym momencie, kurde, w tej grze powinna powstać, nie wiem, kolejka jakoś wąskotorowa, kurde, w tych bazach. Dobra, ja tu, kurde, strasznie szeroko zaczynam tą dziurę robić. A nam chodzi o to, żeby po prostu pójść w dół. Co ciekawe, zwróćcie uwagę na to, że bateria się nie kończy. Bateria się nie kończy, ale mi się tlen kończy. Za daleko od podłoża. Spokojnie. Tu muszę szerszą dziurę zrobić. Zrobimy szerszą dziurę i zapakujemy się tym simufem do środka. Właśnie po to, żebyśmy mogli sobie tlen uzupełniać. Chociaż ciekawostką jest to, że tlen się tak nie do końca szybko uzupełnia. Bo jakby mamy minimalne zużycie tlenu nawet kurde w Seabuffie. Ale dobra, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Wiem, może być krótszy niż normalnie ze względu na telefon, który w międzyczasie miałem. Ale mam nadzieję, że mniej więcej i tak pół godziny wyszło. A my się widzimy następnym razem, jak dalej będziemy się przekopywać, kurde, do wnętrza ziemi. Także trzymajcie się ciepło, do usłyszenia następnym razem, pa pa!